pierwszą majówkę w Ustroniu z Bójnicką za otwartą. Hej! Karpackie zbóje ze swoją baną przyjechały. Kubą będziemy grać. No a tak jak coś ich ścieli koło tej 14, to coś ich się może pojawić. Oj się tu będzie działo, słuchajcie. Podobno zbóje tu jakieś grasują w okolicy, a oni jak uschycą kogoś, to nie jest tak prosto się wyzwolić. Słuchajcie, będą się musieli wykupić, a konkurencje janosikowe są sakramencko ciężkie. Ale Janosik jest taki dobrego serca, on tak, wiecie, czasami dawał tym biednym, a czasami brał dla siebie, jak to zbójnik, co się mu zwidziało, ale słuchajcie, nie zdziwcie się, jak tu napadnie kto na wozi, was tu ściągnie kuną, a potem króca tyrk, będzie ciężko. Działamy z doskoku. Jak mamy okazję coś zrobić sensownego, to robimy. Tak, ta zbójnicka majówka, 2 tygodnie nikt o tym nie myślał. Taką naszą sztandarową imprezą będzie oczywiście Święto Baraniny 11 sierpnia, tutaj właśnie w tym miejscu, w tej karczmie góralskiej. Czyli będą to 7. Mistrzostwo Polski w podawaniu baraniny. No proszę Państwa, no, to jest piękne miasto. To nie jest miasto, gdzie mieszkają tylko sami mieszczanie, są górale, no i są zbójnicy. Ludzie, którzy mają wielką wyobraźnię, chce im się coś robić, mimo mojego starego wieku, jakoś chce się nam to wszystko robić. Bierią, bierią krótca, bo ja ci pomogę. Co się ty robi? Bier go! Mądro! Chodź tu, kurnie, króca. Słuchajcie, w dzisiejszym dniu w Ustroniu turyści, a po nas wyglądają cepry, mogli łobaczyć wszystko, co zbójnickie. Co oni mogli łobaczyć? Głównie zaczynają to mogli łobaczyć napad zbójnicki, no a potem chcący, niechcący musieli się od nas wykupić różnymi zbójeckimi, harnasiowymi konkursami. Różnie się to udawało, jednym lepiej, drugim głosy. Ale tak reasum mówiąc, to tak się nawet nadawali, a zwłaszcza dwóch mieliśmy takich chłopów, co my sobie przyjęli do swojej gromady, nieziemsko szwarne chłopy i dały radę ze wszystkim, co my im kozali zrobić. Ostry pistolet, słuchajcie mnie, jakby który próbował cłaniakować gazinki, bo wiem, że baby też ostry język czasami mają, ale to my sobie dajemy z nimi rady. Słuchaj, ze. Uwaga! Uwaga! Oj, to boli! Słuchajcie! W Ustroniu robimy eventy zbójnickie, tak zwane wieczory. Można spotkać i w tygodniu, można spotkać w Żywcu, można spotkać w karczmach zaprzyjaźnionych z nami. Więc raczej w tym okresie będziemy aktywni aż do jesieni. Świetny napad zbójnicki przeprowadzony przez profesjonalną grupę. Ludzie zobaczyli kawałek zabawy zbójnickiej, posłuchali muzyki. Słuchajcie, karpackie zbóje, jak sama nazwa mówi, grają syczka. Syczka grają, syndzi grają, grają w bieski dag i nie tylko. Gromy kanos poproszą, możecie nas prosić, pytać, kajno chcecie. Zagromy nawet tamka sumi moze i nie ino. Na Giewoncie trochę ciężko będzie z kontrabasem wyjść, ale też by my zagrali. Także domy rady syczka zagrać, wszędzie nas możecie usłyszeć, kontakty syczkie są. Także pytamy was pięknie, jak ino jesteście zainteresowani. A na pewno zapewniamy to, że krzywda się wam nie stanie, a zabawa będzie 100%.
może tak przesadził trochę z tymi 100%, bo tą troseczkę łokowitka mniej mu, ale na fulla będzie. Hop!